Stare deski lepiej spalić niż wyrzucić, a na tym ogniu można przyrządzić wspaniałą wątróbkę z rogacza sarn. Nazywam się Andrzej Adamus i witam Was w mojej leśnej kuchni. Wątróbka z cebulką i ziemniakami, pychota, ale zbyt proste. Dlatego ja dzisiaj swoją wątróbkę zapakuję w placek ziołowy. Podstawą naszego ciasta są ziemniaki, mąka, jajka, mleko. To takie plędzonaleśniki. Idealna konsystencja, troszkę gęstsze niż na naleśniki. A teraz dopełnienie smaku. Dodamy sól, brązowy cukier, jałowiec i zioła. Nasz placko-naleśnik niech bardziej przypomina placek niż naleśnik, a więc niech będzie nieco grubszy. Prosty dodatek do wątróbki. Dwukolorowa cebulka i ogórki.
Żeby wątróbka smakowała bardziej wybornie, obieramy ją ze skóry. Jeśli chodzi o sól do wątróbki, to najlepiej pod koniec smażenia. A na koniec czysta przyjemność, zawijanie pysznej wątróbki w naleśnik. Dwa wystarczą, bo jestem dzisiaj tylko ja i operator. I radzę Wam się szybko przyjrzeć, jak pięknie wygląda nasze danie, bo za chwilę zniknie. Jak pięknie wygląda. A jak smakuje. Chodź, Dawid, do mnie. O, bardzo chętnie, wiesz. Z przyjemnością. Zapraszam. Mogę sobie kroić? Proszę. A wiesz co, nie, tak wezmę. Całość. Całość. Okay. Najlepiej. Na pewno zjesz. Nie żałujesz? Nie, bierz. Super. Wow. Nie mogę się oprzeć. Wow. Polskie burrito. Żółwik. Geniusz. O kurde, co? Zapomniałem wyłączyć kamerę. Dobra, wyłącz.